Team Cezarego Podrazy pozostawił konkurentów daleko w tyle. Mistrzostwa świata we Włoszech okazały się owocne w medale zarówno dla trenera, jak i jego podopiecznych. Panie trenerze, imponujący medal, za co? A za kolejny tytuł mistrza świata, tym razem też weteranów, jak od 3 lat. No taka zabawa. A jak spisali się najmłodsi? No najmłodsi spisali się po prostu nadspodziewanie dobrze. Liczyłem na jakieś 2 medale, a tutaj po prostu zdobyli 3 tytuły mistrza świata, także no jest to wynik niesamowity. Ponadto jeszcze zdobyli srebrne i brązowe medale. No uważam, wynik, jeszcze takiego wyniku nie miałem na mistrzostwach świata, także jest to olbrzymie osiągnięcie. Właśnie, parę słów na temat samych zawodów, gdzie się odbywały. Byliśmy kolejny raz na mistrzostwach świata, które odbywały się we Włoszech w Massa Carrara, w pięknej Toskanii. Startowało 4000 zawodników z 87 państw, także impreza no, niesamowita. Ilość mat, ringów, cały czas coś się działo przez te 4 dni. Chłopaki stoczyli po 8 walk, także no, były to naprawdę bardzo mocne zawody. To jest kolejny rok z rzędu, o wiele więcej medali niż w poprzedniej edycji? Tak, zgadza się, o wiele więcej medali i więcej zawodników. 4 zawodników teraz wystartowało, w ubiegłym roku tylko 3. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też kadra się powiększy, no zobaczymy, co w przyszłym roku walczą. Kolejny raz Mistrzostwa Świata, kolejny raz w tym miejscu, gdzie po prostu pani dyrektor Joanna Sekuła udostępniła nam salę, gdzie możemy trenować. No mam nadzieję, że ta współpraca będzie dalej owocowała takim dorobkiem medalowym i że nie skończy się ona szybko. Przed chwilą rozmawialiśmy z trenerem, który może pochwalić się no, tylko jednym medalem. W twoim przypadku jest ich o wiele więcej. Tak, zdobyłem 3 medale. 3 miejsca w kategorii UFR, Light Contact i Point Fighting w drużynówce Team Poland. Słyszeliśmy, że zawody były bardzo spore, uczestniczyło w nich wielu zawodników. Jak oceniasz poziom no i walki? No, wzięło udział 4000 zawodników. Było naprawdę ciężko, ale poziom to bardzo wysoki. Naprawdę, aż takiego poziomu się nie spodziewałem. Trudni przeciwnicy, ale naprawdę świetnie się bawiłem. Podziel się z nami wrażeniami z tych zawodów, jaka panowała tam atmosfera? Zawody ogółem bardzo mi się podobały. Atmosfera była bardzo dobra. Wszyscy zawodnicy tworzyli tą atmosferę. Było czuć właśnie te zawody, tak, czy to właśnie były Mistrzostwa Świata. Eryk, to pierwsze w twojej karierze tak duże międzynarodowe zawody. Jak wrażenia? Duże wrażenia. Pierwsze miejsce zdobyłem w Glide, drugie miejsce zdobyłem w ABF, a trzecie miejsce dostałem UFR. Tak sobie wyobrażałeś takie zawody? Jak to na miejscu wygląda? Na miejscu wygląda jest dużo osób, nie było trudno i to bardzo. Wszystkie walki były takie trudne, że ja dałam radę. Gabryś, wraz z Erykiem po raz pierwszy braliście udział w tak dużych międzynarodowych zawodach. Jak tobie się podobało? No, pierwszy raz braliśmy i moim zdaniem bardzo mi się to podobało. Co udało się zdobyć? Tutaj widzimy imponujące medale. 2 pierwsze złota. Jedno pierwsze w ABF, drugie w Kiklajcie. A jak zawodnicy? No, ciężko było. No, w tym miejscu chciałem jeszcze podziękować mojemu serdecznemu przyjacielowi Rafałowi Wojtali, który sfinansował mój wyjazd w tej chwili na Mistrzostwa Świata i dzięki niemu zdobyłem 5 tytułów Mistrza Świata, a to jest 10. Emocje związane z mistrzostwami powoli mijają. Przed zawodnikami po kilku tygodniach odpoczynku kolejne sportowe wyzwania.